dobry. Dzisiaj opowiem Państwu o Wigilii Świętej Katarzyny, czyli Katarzynki, i Wigilii Świętego Andrzeja, tak zwane Andrzejki. Jak obchodzono je dawniej, jakie były obrzędy, zwyczaje i wróżby. Wigilia Świętej Katarzyny to wypada na 24 listopada. To wieczór spotkań i wróżb chłopców o narzeczonych i małżeństwie, przypominający obchodzone w kilka dni później dziewczęce Andrzejki. Imię Katarzyna pochodzi z greckiego kataros, co znaczy czysta. Katalog wróżb chłopięcych nie był zbyt urozmaicony i nie stały się one tak popularne jak panieńskie wróżby, czyli Andrzejki. Kawaler, kładąc się spać, wkładał pod prześcieradło kobiecą bieliznę, a pod poduszkę karteczki z wypisanymi imionami dziewcząt. I gotowe! W nocy śnił o ukochanej, a rankiem sięgał pod poduszkę i już wiedział, jak ona ma na imię. Mógł też wstawić do wody gałązkę wiśni lub czereśni. Jeżeli zakwitła Wigilię Bożego Narodzenia, oznaczało to szybki ślub z ukochaną. Natomiast Andrzejki to wieczór poświęcony wróżbom dotyczącym przyszłego zamążpójścia dziewcząt. Zwyczaj ten obchodzony niegdyś powszechnie i traktowany był bardzo poważnie. Andrzejki uważane były za porę takich harców, psot, potęg nieczystych. Wigilia Świętego Andrzeja nie była jednak przeznaczona na wróżby spotkane w inne święta, jak na przykład dotyczące pogody, urodzaju, bogactwa. Nie. Wieczór ten był i jest wyłącznie porą wróżb małżeńskich i to tylko dla dziewcząt. Imię Andrzej wywodzi się z greckiego zner andros, co oznacza męża lub mężczyznę. Dlatego upatrywano w świętym Andrzeju szafarza czy też rozdawcę mężów. Przed przystąpieniem do wróżb dziewczęta starały się pozyskać pomoc i opiekę świętego Andrzeja poprzez modlitwy i zachowanie postu. Wróżby odbywały się głównie wieczorami. Zabiegiem magicznym, który miało przyspieszyć zamążpójście, było obsypywanie przez dziewczynę łóżka ziarnem. Czynność ta jest taka jednoznaczna z obrzucaniem ziarnem panny młodej lub młodej pary w obrzędzie weselnym. I oznaczano ono zaklinanie płodności mające przynieść młodej parze liczne potomstwo. Zwyczaj ten występował w zmienionej formie, kiedy to dziewczęta w Wigilię właśnie świętego Andrzeja wkładały pod poduszkę kłosy żyta. Wierzono również, że tej nocy może przyśnić się ten przyszły małżonek. Wróżby odbywały się zbiorowo i dziewczęta zbierały się w tym dniu do jednej chaty. Najpopularniejszą wróżbą występującą powszechnie dziś, również spotykaną, jest lanie do naczynia z wodą przez ucho od klucza lub miotłę roztopionego w wosku lub ołowiu. Z odlanych i zastygniętych kształtów dziewczęta wróżyły swoją przyszłość. Równie popularne były wróżenie z kołku w płocie. Jeżeli wypadła liczba parzysta, oznaczało to zamążpójście. Jeżeli nie parzysta, niestety panieństwo. Podobnie liczono kołki. Kawaler, wdowiec. W zależności na co wypadło, takiego stanu miał być właśnie ten przyszły małżonek. Powszechnie też wróżono przy pomocy butów i to na dwa sposoby. Pierwszy polegał na tym, że dziewczęta rzucały za siebie przez głowę buciki. Jeżeli but upadł przodem do drzwi, dziewczyna mogła spodziewać się w ciągu roku zamążpójścia. Jeżeli tyłem, niestety miała zostać w domu. Drugi sposób polegał na tym, że dziewczęta przekładały buty po kolei w prostej linii do wyjścia, do drzwi. Który but przekroczył próg, ta pierwsza miała wyjść za mąż. Nowsza wydaje się być wróżba, gdzie na przykład pod talerzyki chowano osobno różne przedmioty. Grudka ziemi oznaczała śmierć, różaniec – zakon, listek lub kwiatek – staropanieństwo, a lalka ze szmatek – nieślubne dziecko. Natomiast pierścionek – małżeństwo. Gdzie indziej dziewczyna na przykład lepiła dwa pierogi. Jeden pusty, a drugi z karteczką z imieniem swojego kawalera. Jeżeli z gotującej wody wyciągnęła pierwszy pieróg pusty, niestety oznaczało to, że to nie jest ten kawaler dla niej. Musiała szukać innego. Dzisiaj wieczór andrzejkowy stał się już tylko formą rozrywki i zabawy towarzyskiej, tracąc już ten swój magiczny i obrzędowy charakter. Teraz jest to zabawa wspólnie połączona z wróżbami i dziewcząt, i chłopców. A co częściej, nawet teraz już niestety, zwyczaj ten jest już niepraktykowany i zapomniany.